jest niedziela, 13 października 2019 roku. Telewizja w Wielkim Kinie. Tomasz Wojtalik, witam i zapraszam na, mam nadzieję, ciekawe spotkanie i ciekawą rozmowę z fantastyczną artystką, popularną wokalistką, a także aktorką, którą jest pani Olga Bończyk. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w Słupsku. Piękny dzień. Był. Zimny. Jeszcze tak. Był pan na wyborach? No właśnie. Jeszcze... Nie? No. Dobrze, no. Szybciusieńko wywiadzik i na wybory. Dobra? Mam inną odpowiedź. Mam inną odpowiedź, tak. Na końcu powiem, jak ja rozwiążę ten problem. Dobrze? Okej, okay, dobrze. Ale musimy poczekać, aż nasz wywiad się skończy. Dobrze. Jak długo będzie trwał. Dobrze. No, ale jesteśmy w Słupsku, pani przyjechała, no, skromne progi naszej filharmonii, Symfonii Baltica, no ale z misją, koncert charytatywny dla osób, no, z niepełnosprawnością intelektualną. Tak. No i jak emocje pani, przygotowanie i nastawienie pani do tego koncertu w Słupsku? No, skoro przyjechałam tutaj 550 kilometrów, wstałam o 6 rano, żeby pójść właśnie na wybory najpierw, spakować się, jak się przed chwilą okazało, nie wszystko spakowałam, zapomniałam mikrofonu, ale na szczęście tutaj akustycy są fantastyczni i wszystko mieli zabezpieczone, więc koncert na pewno się odbędzie. No i przyjechałam tutaj, ale właśnie po to, żeby wspomóc fundację, która no, pomaga. Przystań, która pomaga osobom niepełnosprawnym intelektualnie, by mogły żyć normalnie, w miarę normalnie, bardziej ludzko, bardziej godnie. Jeśli chcesz zobaczyć, jak zmywam nocą z siebie twarz, musisz być więcej niż kochanek. I tak jak myślałem o pani w kontekście tego koncertu, to pomyślałam, że jest pani najodpowiedniejszą osobą do zaśpiewania, ponieważ wiem, że w pani rodzinie również rodzice byli głusi. Tak, głuchoniemi. Tak. Tak. No i też musiała pani od dziecka no, zmagać się również z ich problemami, tak? Tak, z ich niepełnosprawnością, oczywiście, że tak. A na swój sposób zawsze to tak jest, jak jest w domu ktoś chory, to cała rodzina choruje. Więc na dobrą sprawę z moim bratem uczeni byliśmy, a w zasadzie wychowywani byliśmy w takim poczuciu odpowiedzialności za osoby słabsze. Stąd pewnie też dzisiaj moja, jakby łatwo jest mnie namówić na tego typu koncerty i na tego typu projekty czy przedsięwzięcia, gdy w grę wchodzą osoby słabsze, którym trzeba pomóc, a nie chodzi o to, żeby po prostu wyjąć kasę i dać, bo to jest najprostsze. Ale rzecz polega też na tym, żeby dać coś z siebie, część siebie. A ponieważ dzięki moim rodzicom, którzy byli niepełnosprawni, a spowodowali, że ja dzięki im, ich determinacji mogę dzisiaj robić to, co robię, czyli jestem artystą, wyszłam poza ich świat ciszy, czuję, że mam jakiś taki dług do spłacenia. I stąd też pewnie ta chęć i taka potrzeba też udziału w tego typu projektach. Jeśli posmakować chcę soli z morza moich łez, musisz być więcej niż kochany. A czy właśnie rodzice nauczyli panią tej wrażliwości? No to chyba musiało być automatyczne, że... No i ta wrażliwość wobec także, pani powiedziała, słabszy. No to jest, to się dzieje z automatu, tak jak pan powiedział. Trochę tak dobre jest, serce, że... pani ma. No, dobrze, jeśli pan to tak nazwał, to ja się jakby nie będę próbowała z tym polemizować, natomiast na pewno jest tak, że jak się przez całe życie wychowuje w takich warunkach i w takiej rzeczywistości, to siłą rzeczą człowiek nabiera pewnej wrażliwości, pewnej empatii właśnie na jakby współodczuwanie tego, co może odczuwać osoba, która jest słabsza, której trzeba pomóc, która potrzebuje opieki i jakiegoś wsparcia. W związku z tym no, siłą rzeczy no, wyrastałam w takim domu, więc dzisiaj jestem wyposażona w te cechy, czy chcę, czy nie chcę. Nie odwrócę biegu lat, żeby ze mną ruszyć w świat. Musisz być więcej niż kochany. Musisz siłę w sobie. A rodzice nauczyli panią tej wrażliwości i pewnie byli mimo wszystko autorytetami dla pani. No, tak. W
Pani karierze, mi się wydaje, jeszcze jedna osoba z tego świata muzycznego mogłaby być, czy była na pewno autorytetem, też jej nie ma już na tym świecie, ale pamiętam Panią z koncertu właśnie, wiadomo, z kim, z Zbigniew Udeckim, oczywiście. I koncerty wspólne, kolędowe, na których chyba byłem kiedyś razem z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem. Tak. On także był tym takim mentorem. Mentorem, zdecydowanie tak. Myślę, że nie tylko dla mnie, dla bardzo wielu, myślę, artystów, bo przecież Zbyszek koncertował ponad blisko 40 lat. Właściwie zmarł właśnie w takim roku, w którym miał obchodzić 40-lecie swojej pracy artystycznej. I myślę, że był mentorem i takim taką wskazówką, czy taką wskazówką dla bardzo wielu młodych artystów i nie tylko młodych, bo jego ogromna muzykalność, jego wielki talent, ale też dystans do tego bycia gwiazdą. Dobre serce pewnie. O, ogromnie, tak. No myślę, że ci, którzy znali Zbyszka, wiedzą, nie trzeba przypominać, jak wiele cech można byłoby dzisiaj wymieniać w nieskończoności długo, tych pozytywnych. Więc tak, no dla mnie to było ogromne wyróżnienie, że mogłam stać obok niego na scenie i mogłam z nim razem śpiewać, więc no też byłam tą szczęściarą, która przez chwilę mogła stać u jego boku. Musisz być więcej niż kochany, lepiej odejść, łatwiej skryć pod osłoną nocy wstyd. Słońce znów osuszy oczy przepłakane. Wspomniałam właśnie świętej pamięci Zbyszka Łodeckiego, ponieważ gdy wszedłem tutaj do Filharmonii, no usłyszałem, lubię wracać tam, gdzie no, się podsłuchałem troszeczkę. Pojawi się dziś również. No zobaczymy. Ja niezwykle rzadko śpiewam tę piosenkę. No musi się stworzyć pewna atmosfera, pewna aura. Jeśli tak, to pozwalam sobie na to, żeby przypomnieć tę przepiękną piosenkę. Natomiast no, nie zawsze są takie warunki. Być może, że dzisiaj takie właśnie się zdarzy. Albo zostań, jeśli chcesz dzielić ze mną życia chleb. Jeśli pragniesz więcej niż kochany. Być może, a co pani w takim razie zaśpiewa oprócz tej jednej, która być może się pojawi? Być może pojawi się piosenka Zbyszka, ale na pewno zaśpiewam piosenkę o moich rodzicach, bo tej piosenki nigdy nie wyjmuję z repertuaru. To jest piosenka, którą napisałam przed 7-8 laty dla moich rodziców w hołdzie właśnie. Za to, że dzięki nim jestem dzisiaj tym, kim jestem i jestem tu, gdzie jestem. I to jest to coś, co... To jest ta piosenka, która chyba dla mnie jest najważniejsza w całej mojej karierze. I napisałam ją sama i słowa, i muzykę. Tym bardziej jest dla mnie ważna, bo jest naprawdę napisana prosto z serca i dla nich, dla osób, których już tutaj dzisiaj nie ma z nami, nie ma na tym świecie. Ale bez względu na to, czy byli wtedy, kiedy jeszcze żyli i mnie wspierali i teraz, kiedy ich nie ma, ciągle czuję ich wsparcie, ciągle czuję ich obecność i za to zawsze będę im bardzo dziękować. Od słodyczy twoje.